Hej, hej, witam w 41. Upshakerze. Mam dla Was porcję naprawdę fajnych gier i aplikacji na Androida. Chociaż po co ja to mówię? Przecież mam je co tydzień. No to jedziemy. Zaczynamy od Alpine Replay. Jako zapalony snowboarder i trochę mniej zapalony narciarz, chętnie od czasu do czasu przeglądam aplikacje skierowane do fanów białego szaleństwa. Powiem szczerze, że ta pozycja zrobiła na mnie szczególne wrażenie. To właściwie takie wyspecjalizowane na zimowe sporty endomondo, czyli mierzy prędkość poruszania, amplitudę wysokości, oblicza spalone kalorie i robi inne cuda na kiju. Nie to jednak zwróciło moją uwagę, tym bardziej, że jak wspomniałem, żadna to nowość. Nie mogę się już doczekać pierwszej wycieczki na stok i możliwości nagrywania znajomych używając tej apki. Dlaczego? Otóż daje ona możliwość nałożenia na nagranie statystyk z urządzenia kolegi, dzięki czemu na gotowym materiale widać informacje przypisane do znajomego. Niestety nie miałem możliwości wybrać się na stok, żeby postarać się dla Was o własny taki filmik, ale możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda na zrzucie ekranu z Google Play. Chyba każdy zna już Instagram. Dla jednych jest to dobry powód do żartów, dla innych najważniejsza funkcjonalność smartfona. Każdy jednak zgodzi się, że brak mu jednej możliwości – nagrywania filmików. Pomysł ten podchwycili twórcy Vidi, czyli aplikacji i portalu społecznościowego analogicznego do wspomnianego sławnego programu. Oferuje on jednak tylko nagrywanie filmów, które w łatwy sposób można edytować. Do tego celu użytkownik dostaje zestaw filtrów i kilkanaście podkładów muzycznych. Nie znajdziemy tu przeładowania funkcji, bo wzorem fotograficznego prekursora aplikacja ma być maksymalnie uproszczona. Jak myślicie, czy Vidi może liczyć na spektakularny sukces? Lubię testować nowe odtwarzacze muzyki, bo kiedy myślę sobie, że w tym temacie niewiele można już wymyślić, zaskakiwany jestem kolejnymi pomysłami. Szczególnie ostatnio przypadł mi do gustu N7 Player. Poza świetną funkcjonalnością i wyglądem, wpływ na to ma fakt, że aplikacja jest polska, a swoje trzeba wspierać. Inna sprawa, że tak świetne programy bronią się same i nie trzeba pomagać. Szczególnie kiedy właściwie trudno znaleźć wady. Bardzo spodobało mi się, jak łatwo dotrzeć do albumu, który nas właśnie interesuje. To właśnie skomplikowane i mało przystępne drzewa kategorii zniechęcało mnie do innych playerów. W tym problemu nie ma, wszystko jest jak na dłoni, a do tego świetnie wygląda. Pochwalić też należy obecność equalizera i predefiniowanych ustawień dźwięku. Bardzo dobre jest też to, że w opcjach znajdziemy masę różnych ustawień i odtwarzacz można dość dobrze spersonalizować. Na koniec wspomnę jeszcze o ciekawym rozwiązaniu w postaci własnego ekranu blokady, który umożliwia wygodne kontrolowanie dźwięku. N7 Player to stanowczo ścisła czołówka tego typu aplikacji. Nie do końca wiem, co mam powiedzieć o tej grze. Z jednej strony, Apol Snow jest fajnie wykonaną graficznie grą, z wygodnym sterowaniem i niezłą grywalnością. Daje ona trochę zabawy, ale potrafi też nieźle zirytować. Bo powiedzcie mi, jak byście się czuli, kiedy w grze za 6 zł okazuje się, że żeby skutecznie odkrywać poziomy, należy jeszcze dodatkowo płacić. Ja rozumiem model freemium, ale to już jest lekka przesada. Tym bardziej, że samych snowparków jest tu zaledwie kilka, a gra jest produktem reklamującym snowboardy i narty. Chociaż nie byłbym normalnie zawiedziony zakupem Apol Snow, to fakt, że próbuje się na mnie zarobić trzykrotnie, skutecznie zniechęca mnie do firmy i programistów. Dlatego też polecić tę grę mogę tylko psychomaniakom sportów zimowych. Jeśli spodobało się Wam klimaty World of Goo i lubicie łamigłówki z Cut the Rope, to Counter Jure też na pewno okaże się interesujące. Mi ta gra wpadła w oko niemal od razu, kiedy zobaczyłem ją w Google Play. Wiem też, że chętnie do tego tytułu sięgają inni redaktorzy komórkomani. Nie mogłoby jej więc zabraknąć w Upshakerze. Grafika, z jaką się spotykamy, przynosi na myśl kilka tytułów, jakie już znamy na zielony system, czyli wspomniane World of Goo czy Not. Nie jest to w żadnym razie wada, bo autorzy czerpią to, co dobre, od najlepszych. A samemu wykonując warstwę wizualną na najwyższym poziomie, tworzą bardzo atrakcyjną grę. Z wysoką dbałością zajęto się też dźwiękiem i już od pierwszych sekund informowani jesteśmy, że grając warto mieć słuchawki na uszach. Same łamigłówki w grze przypominają mi udoskonalone Cut the Rope, chociaż w przeciwieństwie do tego nie znudziły mi się po jednym dniu. Nie wiem, od czego to zależy, po prostu kolejne pokonane poziomy dają mi więcej satysfakcji. Podsumowując, grę bardzo polecam i zachęcam do pobierania.
Powiem krótko. Jaram się. Wiem, to śmieszne, tak się podniecać zwykłą grą w statki, ale polskie studio Tequila Games dobrze przemyślało, jak z jednej z najbardziej znanych klasycznych gier stworzyć hit na smartfony. W grze połączyć się możemy z innymi użytkownikami i turowo rozgrywać potyczkę. Ta urozmaicona jest ładną grafiką 3D i ciekawymi animacjami. Znalezienie naszych przyjaciół, którzy korzystają z gry, jest bardzo łatwe dzięki Facebookowi, a jeśli chcemy zagrać z kimkolwiek, wystarczy jedno przyciśnięcie odpowiedniego klawisza. Battle Friends at Sea to tytuł, który mi kojarzy się z korespondencyjnymi szachami. Oczywiście porównanie dalekie jest od ideału, a gra w statki dopiętnie dorasta szachom, ale samo czekanie na odpowiedź przeciwnika wprowadza taki naprawdę fajny klimat. Grą tego tygodnia jest Anomaly Korea, czyli ostatnie dzieło naszych rodaków z 11-bit Studios. Poprzednia jej część była stanowczo jednym z największych hitów na platformy mobilne. Kolejna nie ma zupełnie czego się wstydzić. I chyba bez kompleksów można stwierdzić, że mamy najlepszego Tower Offense'a. Zwróćcie proszę uwagę, jak ważna dla twórców była warstwa graficzna. Miasta, nasze oddziały i wrogowie w postaci obcych robotów wyglądają genialnie. Doskonałe wrażenie wywołują też efekty specjalne. Jeśli jakimś trafem nie wiecie, czym jest Anomaly, to pokrótce postaram się opowiedzieć. Miasto opanowane jest przez wroga, który ustawił wieżyczki obronne i uparcie utrudnia nam misję. Naszym zadaniem jest tak zaplanować przemarsz, aby wykonać zlecone zadanie, a do tego najlepiej zniszczyć jak najwięcej wrogich jednostek. Przyznam szczerze, że mój romans z poprzednią częścią był bardzo przelotny, ale mam wrażenie, że przy okazji Korei należy to nadrobić. Gra jest bardzo dobra i szczerze polecam się z nią zapoznać.